mamy pierwszą bramkę na boisku. Numer 2 Sęp w Pogosiedlce prowadzi 1-0. Wyrównanie drużyny z Olsztynami, 1-1 na boisku numer 1. Numer 2. Na boisku trzecim padła pierwsza bramka w spotkaniu. Wiktoria Sulejówek prowadzi 1-0 z Ronomełka. I mamy już drugą bramkę dla Wiktorii Sulejówek, a więc 2-0. Przypominam, że po zakończeniu drugiej kolejki Ligi Europy do rywalizacji przystąpią drużyny rywalizujące w Lidze Mistrzów. Na boisku numer 1 drużyna Mosiru, 1 Let's
Na boisku drugim Zbicz Pruszków zagra drużyna dwie starwiczki, a na boisku trzeci Kłęczna podejmie Deltę Warszawa. Druga bramka dla Pogoni. Siemczyk na boisku numer 2 i Sempo do Siemczyk prowadzi 2 do 1 w różnostowi Łoźni. Wyrównania teraz do nastąpi głośno. Słupek ratuje zespół podobnej informacji programu. Słupek ratuje zespół Sempa Pogoni. Nadal 2 do 1. Bardzo ciekawa rozwiązanie.
non dai ore! Na boisku pierwszy bramka dla zespołu Parasola Wrocław. Chodź,
ten koušan. Mamy bramkę na boisku trzeci, znaku i dopuścę Rony Eł. 2 do 1 prowadzi Wiktoria Stryjura. Przypominam, że po zakończeniu drugiej kolejki Ligi Europy, druga kolejka na boisku numer 2 Znicz Pruszków zagra z Drużyną Starwiński, a na boisku numer 3 Górnik Łęcza zagra z Deltą Warszawa. Bramka dla Senta Pogoni Siedlce na 3-2 w spotkaniu z Stominem Olsztyn, strzelcem bramki Filip Urbanek. W międzyczasie gol również dla drużyny Wiktorii Sulejowej. Tam wynik spotkania 3-1 dla Wiktorii. Jest bramka dla zespołu Rony Ełk. 3-2 Wiktoria Sulejowa prowadzi na boisku. Nie ma!
Thank you.